Ostatnie tygodnie zdecydowanie nie były najłatwiejsze dla kultu Jana Pawła II. Nagłośnione zostały kolejne sprawy, co do których istnieją wątpliwości, czy papież aby na pewno zrobił wszystko, co powinien, by walczyć ze zjawiskiem, ujmując to delikatnie, nadużyć wobec dzieci w Kościele katolickim. Wraz z pojawianiem się tych materiałów można było usłyszeć wiele krytyki pod adresem Wielkiego Papieża, oficjalnie najwybitniejszego Polaka w historii jak ustalił Sejm przyjmując uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Zarówno ta uchwała, jak i mnóstwo innych działań mających na celu walkę o zaprzestanie krytyki nieżyjącej od kilkunastu lat osoby, jak na razie przynoszą jednak zamierzone skutki. Karol wytyła nadal jest postacią uwielbianą przez większość Polaków, a tysiące, może nawet miliony osób zrobią wszystko, by zdusić w zarodku wszelkie wątpliwości dotyczące jego perfekcyjności. Nawet za pomocą tak radykalnych działań, jak wspólne śpiewanie bałki czy rozdawanie krymówek pasażerom pociągów PKP Intercity, czyli spółki Skarbu Państwa. Jednak moim zdaniem nadszedł już najwyższy czas, by spróbować zakwestionować opowiadające o Janie Pawle II legendy i sprawdzić, czy aby na pewno są one zgodne z prawdą, a nie są tylko częścią hagiograficznej mitologii nagosłej wokół postaci lolka z Wadowic. Po kilku godzinach umiarkowanie intensywnych poszukiwań. Dotarłem do informacji, które przez wiele osób, zwłaszcza mieszkańców jego rodzinnego miasta, mogą nie zostać ciepło przyjęte. Uważam jednak, że skoro od śmierci Wojtyły minęło już ponad 18 lat, to moim obowiązkiem jest walka z jednym z największych kłamstw dotyczących tej osoby. A nawet, nie bójmy się tego określenia, największych kłamstw w historii III Rzeczpospolitej. Ten materiał nie ma na celu atakowania obiektów kultu, lecz walkę o prawdę. Prawdę. O kremówkach. Swoją opowieść muszę zacząć oczywiście od Wadowic. To w tym miejscu Wojtyła się urodził, zdał maturę, a w końcu również wypowiedział jedne z najbardziej znanych słów w całej swojej papieskiej karierze. Po maturze chodziliśmy na kremówki. To fragment jego wypowiedzi z pielgrzymki w 1999 roku. Właśnie w tamtym momencie narodziła się legenda. Kremówki zostały ogłoszone ulubionym ciastem papieża. Wadowice zostały kremówkową stolicą Polski. Każdy chciał spróbować tych słynnych ciast, którymi rzekomo zachwycał się Jan Paweł II. Więc oczywiście okoliczne kawiarnie te okazje wykorzystały, często reklamując się nawet jako twórcy tych prawdziwych, oryginalnych krymówek papieskich. W nieco dalszej przyszłości okazało się, że połączenie krymówek oraz papieża zostało jednym z najpopularniejszych motywów w szeroko pojętej polskiej kulturze internetowej. A to wszystko za sprawą dosłownie kilku słów. Czego by o tej sytuacji nie mówić? Jak mało które wydarzenie pokazuje ona, jak gigantyczną popularnością cieszył się wtedy papież. Wyobrażacie sobie, żeby obecnie, jakakolwiek znana osoba, nawet niekoniecznie z Polski, jednym luźno rzuconym zdaniem sprawiła, że jakiś produkt stał się nierozerwalnie związany z konkretnym miastem, żeby został wręcz jego główną atrakcją turystyczną i to na co najmniej następnych dwadzieścia kilka lat, to wydaje się całkowicie abstrakcyjne. Nikt nie jest teraz nawet w jednej dziesiątej tak wpływową osobą, jaką był papież w Polsce w ostatnich latach swojego życia. Niestety jednak, taki poziom uwielbienia może doprowadzić do tragicznych skutków. I nie inaczej było tym razem. Jak udało mi się ustalić, kult kremówki oparty został bowiem na zupełnie fałszywym założeniu. Wróćmy do wypowiedzi, która zapoczątkowała całe to zjawisko. Choć masowo została ona odebrana jako deklaracja miłości papieża względem ciastka z kremem, to słowa, które tam padły wcale na to nie wskazują. Posłuchajcie jeszcze raz całego fragmentu odnoszącego się do krymówek. Tam była cukiernia. Po maturze chodziliśmy na krewówki. Żeśmy to wszystko wytrzymali. Była I to tyle. To jedyne słowa dotyczące kremówek, które Jan Paweł II kiedykolwiek publicznie wypowiedział. Nie potrzeba nawet dokładnej analizy, żeby zauważyć, że w tym fragmencie nie ma nic, co wskazywałoby na to, że kremówki były ulubionym ciastem papieża. Gdy jednak dokładnie zastanowimy się nad tymi słowami, to okazuje się, że prawda jest dużo mroczniejsza. Przede wszystkim zastanawiająca jest druga część tej wypowiedzi czyli że myśmy to wszystko wytrzymali, te krymówki po maturze. Papież wyraźnie stawia tutaj krymówki w roli swojego przeciwnika, zagrożenia, które tylko w jakiś trudny do zrozumienia sposób, być może wręcz nad ludzkim wysiłkiem, udało mu się przetkwać. Zastanawiające jest też użycie słowa chodziliśmy na krymówki zamiast poszliśmy na krymówki. Wskazuje to na fakt, iż nie było to jednorazowe wydarzenie, tylko coś, co miało miejsce wielokrotnie. Możecie oczywiście pomyśleć, że przecież matury trwają wiele dni. Więc możliwe, że wycieczka do cukierni była stałym punktem programu po każdym z egzaminów. I nie wykluczone, że tak było, ale źródła wskazują na inne wyjaśnienie. Mianowicie, cukiernia, do której chodził Wojtyła oraz jego koledzy, być może również koleżanki, to lokal Kagola Hagenhubera. Otwarty w 1936 roku i zamknięty w 1945. Więc swoją drogą, jeśli ktoś jest zainteresowany oryginalnymi kręgówkami papieskimi, to nigdzie ich nie dostanie. To, co jednak istotne, to fakt, iż jak donoszą regionalne portale internetowe, cukiernia ta bardzo szybko zyskała dużą popularność wśród właśnie maturzystów. I powstał zwyczaj polegający na tym, że po zakończeniu egzaminów go odgrywano konkurs, w którym celem było zjedzenie jak największej liczby kremówek. W groszniku Wojtyły również taki konkurs się odbył, a zatem pójście na kremówki po maturach to nie była inicjatywa późniejszego papieża. Wtedy po prostu tak się robiło. W kwestii stosunku do pomaturalnych kremówek Karol Wojtyła był. Nie bójmy się słów, produktem czasu oraz miejsca, w których żył. Jeśli zaś chodzi o sam konkurs, to wokół wyniku Lolka nagosło przez lata wiele mitów i obawiam się, że prawdy nigdy nie poznamy. Najprawdopodobniej zajął drugie miejsce, jednak jeśli chodzi o liczbę zjedzonych kawałków, relacje są bardzo rozbieżne. W niektórych artykułach można znaleźć informacje o 10, w innych o 12 lub 18, a w jeszcze innych o 15. Podobno były to niezbyt duże kawałki, ale faktycznie zjedzenie aż kilkunastu brzmi jak zagrożenie dla zdrowia. Nic za tym dziwnego, że właśnie to było pierwszym skojarzeniem Wojtyły, gdy wspomniał o kremówkach. Nie powiedział ani słowa o tym, jak smakowały, ani czy je lubił, za to zastanawiał się, w jaki sposób udało mu się wytrzymać starcie z nimi. Co więcej, można się zastanawiać, czy przypadkiem wspomnienia kremówkowego konkursu nie było czymś, co w papierzu wywoływało jeszcze bardziej negatywne emocje, jako skrajny przykład braku umiaru w jedzeniu. Wiele wskazuje więc na to, że pomaturalna wyprawa do cukierni jest jednym z niewielu przykładów wydarzeń z mrocznej przeszłości papieża, które przez jego nieuwagę przedostały się do publicznej wiadomości. Na szczęście dla jego wielbicieli, za sprawą umemowienia tej historii utraciła ona swój pierwotny, wątpliwy moralnie wydźwięk, a zamiast tego stała się żartem oraz pozbawionym oryginalnego znaczenia symbolem. W tym miejscu myślę, że warto wspomnieć o jeszcze jednej ze współczesnych konsekwencji tego wydarzenia, tym razem wyjątkowo oburzającej. Trzy lata temu, z okazji setnej rocznicy urodzin papieża, w Wadowicach planowano zorganizować konkurs w jedzeniu krymułek na czas, wyraźnie nawiązując w ten sposób do dawnej tradycji, uświęconej ze sprawą udziału w niej samego Wojtyły. Pomysł ten spotkał się jednak z krytyką. Część osób zarzucała mu obrazy uczuć religijnych lub twierdziła, iż jest to lewacka propaganda. Pseudofani Wojtyły okazali się więc być dosłownie bardziej święci od papieża i moim zdaniem, jeśli ktoś tutaj miałby być oskarżany o obrazy uczuć religijnych, to właśnie oni, jako ludzie utkudniający innym naśladowanie najwybitniejszego z Polaków. Wiem jednak, że niektórzy z Was wciąż mogą mieć pewne wątpliwości co do mojej argumentacji. Możecie myśleć, że nawet jeśli faktycznie słowa Wojtyły nie dowodzą, iż krymówki były jego ulubionym ciastem, to mimo wszystko nie można wykluczyć, że tak było. Na szczęście mamy twarde dowody w tej sprawie w postaci wypowiedzi czy to znajomych księży Jana Pawła II, czy papieskich kucharzy, czyli prawdopodobnie najlepiej poinformowanych w tej kwestii osób. Kilka lat temu powstał dokument laki The Pub, który w polskiej telewizji został wyemitowany pod tytułem Co jadają papieże. I oczywiście został tam poruszony wątek kremówkowy. Posłuchajcie, do jakich wniosków doszli twórcy. Mówi się, że Jan Paweł II tęsknił za ulubioną kremówką z ciasta francuskiego przełożoną budyniowym kremem. Jednak słabość polskiego papieża do tego ciastka to mit, powstały po jego mowie wygłoszonej w rodzinnych Wadowicach. Młody Karol Wojtyła lubił kremówki, ale dopiero po jego słowach piekarnia wadowicka stała się sławna. De facto ulubionym daniem papieża były klasyczne pierogi. Podobne wnioski płyną z odpowiedzi, które papiescy kucharze udzielali pytanie o ulubione jedzenie Polaka. Ostatni z kucharzy Wojtyły stwierdził, że kochał on szparagi. Według zakonnic, które gotowały papieżowi przez 25 lat, Jedną z jego ulubionych potraw był bigos. Natomiast jeśli chodzi o desery, to lubił szarlotkę, ciasto z różą, tort z bezy czy babkę wielkanocną. Niektóre artykuły wspominają też o sernikach, choć nie jestem pewien na czym się opierają. Z kolei David Kaiser, twórca książki o watykańskiej kuchni, również wskazuje na szarlotkę jako na ulubione ciasto Wojtyły. Nie znalazłem natomiast żadnej wypowiedzi, w której padłoby choćby jedno słowo o kremówkach. Trzeba to powiedzieć wprost. Nie ma żadnego dowodu, że papież uwielbiał krymówki. Nie ma żadnego dowodu, że krymówki były ulubionym ciastem papieża. Nie ma takich dowodów, powtarzam jeszcze raz. Nawet gdyby ktoś ufundował nagrodę dla człowieka, który wykaże, że kremówka była ulubionym ciastem Jana Pawła II, to i tak nikt niczego nie znajdzie, bo po prostu nie była. Cała ta opowieść to oparta na kłamstwach i nadinterpretacjach interpretacjach, Nakręcana przez memy o papieżu marketingowa zagrywka Watowickiego lobby kremówkarskiego, któremu udało się przekuć kilka rzuconych przez uwagę słówka Karola Wojtyły o jego gospustnej przeszłości, w świetnie działający od ponad 20 lat biznes opierający się na zwykłych kremówkach, które ugosły do gangit dosłownie religijnego symbolu. Nie da się zaprzeczyć, że jest to fascynujące, natomiast, no, nie oszukujmy się, coś takiego jak krymówki papieskie nie istnieje. Prawdopodobnie, miejmy nadzieję. Będzie to jedna z wielu papieżowych legend, które upadną w ciągu najbliższych kilku lub kilkunastu lat.